Grecja. Niewielkie miasto Kalambaka. Niezwykłe skały górujące nad domami kryją tajemnice pustelników, którzy już od X wieku zamieszkiwali w ich niezliczonych grotach i szczelinach. To meteory. Masyw skał z piaskowca wznoszących się na wysokość ponad 500 metrów nad poziomem morza na równinie tessalskiej. Grecka nazwa meteora pochodzi od meteoros, wzniesiony w górę, będący w powietrzu. Od XIV wieku zbudowano na skałach 24 klasztory, każdy na innej. Współcześnie tylko 6 jest zamieszkałych, ale przestrzeń wypełniają miliony turystów z całego świata. Kompleks wpisany jest na listę obiektów światowego dziedzictwa UNESCO. Tutaj, mimo tureckiej dominacji, obroniono grecką historię, świadomość narodową, wiarę i sztukę greckiej ortodoksji. Tylko tutaj można odczuć, tak mówi wielu, jak dusza unosi się. Pogrążmy się więc i my w medytacji, w niezwykłym świecie meteorów.